W imieniu Konfederacji chciałem krótko odnieść się do tej zasady, która jest w tej chwili próba wprowadzenia jej do polskiego systemu prawnego, a mianowicie rozproszonej kontroli. Szanowni Państwo, nie może być takiej sytuacji, iż teraz każdy sędzia będzie oceniał, który inny sędzia jest powołany w sposób ważny, który sędzia ma prawo tworzyć w imieniu polskiego systemu prawnego, w imieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Proszę nie przeszkadzać. Ma prawo prawidłowo interpretować polskie prawo, a który nie. Jest to próba anarchizacji polskiego systemu prawnego przez zewnętrzne ośrodki władzy. Takiej anarchizacji zdecydowanie się przeciwstawiamy i jakkolwiek to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, wprowadza chaos, nie jest żadną realną reformą wymiaru sprawiedliwości, a jedynie rozgrywkami na szczytach hierarchii sądowej, to z pewnością z naszej strony akceptacji dla takiej anarchizacji narzucanej naszemu państwu z zewnątrz nie będzie. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.